I nas jesteśmy na trzeciej edycji konferencji biznesowej Spinka Biznesu w Legionowie. Jesteś organizatorem. Powiedz, jakie atrakcje w dniu dzisiejszym będą miały miejsce? Bo jednak z jednej strony już mieliśmy tutaj kilka wykładów, prezentacje mieliśmy poszczególnych pań. Opowiedz może ty coś ze swojej strony. Program tej konferencji jest niezwykle bogaty. Mamy w programie dzisiaj i pokaz mody, i koncert na żywo, i 6 paneli prelekcyjnych dotykających różnych aspektów kobiecości. Na koniec sesja networkingowa i konkurs z nagrodami. A jeżeli chodzi o finalistki projektu Metamorfoza, jeżeli chodzi o ten projekt, kto jego stworzył? Czy to był twój pomysł, czy jednak taki wspólne dziecko? Ten pomysł był moim pomysłem. Zrodził się podczas poprzedniej edycji Spinki Biznesu, kiedy to wpadłam na pomysł, żeby dać możliwość uczestnictwa w konferencji kobiecej nie tylko prelegentom, ale też zwykłym, ale niezwykłym kobietom, które właśnie zostały zakwalifikowane do procesu metamorfozy. Jeżeli chodzi o hasło 100 kobiet przedsiębiorczych Spinka Biznesu, co to hasło niesie za sobą? To hasło już w tym momencie niesie za sobą więcej niż 100 kobiet przedsiębiorczych. Na sali mamy około 200 osób i zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe. W tym roku była selekcja zgłoszeń i niestety musieliśmy odmówić ponad połowie zgłoszeń. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie większa sala i będzie możliwość zgoszczenia wszystkich uczestniczek, które są zainteresowane tym eventem. Za chwileczkę odbędzie się wykład Kingi Bogdańskiej, a po południu mamy wykład Moniki Banasiak. Dlaczego akurat te kobiety? Są to kobiety, które są przedsiębiorcze, są z charakterem, są z pazurem i są w stanie zmotywować inne kobiety do tego, żeby ruszyły z miejsca, zrobiły coś więcej. Kinga Bogdańska jest tutaj też kluczową osobą w metamorfozie, ponieważ przeprowadziła przez pełen proces coachingowy 10 dziewczyn w ciągu 5 miesięcy, bardzo mocno się w ten projekt angażując. Dzisiaj będzie tak naprawdę esencja tego, co Kindze udało się zrobić z dziewczynami przez 5 miesięcy ostatnio. A jakie były największe trudności, jeżeli chodzi o zorganizowanie trzeciej edycji? W tym momencie myślę, że w ogóle ta edycja była inna niż poprzednie, poprzedzona tą 5-miesięczną metamorfozą. Gdzieś przygotowywaliśmy się do niej dużo, dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o przeszkody organizacyjne, myślę, że z każdą edycją jest coraz łatwiej. Teraz po prostu jedyny ból mój to taki, że nie mogłam zaprosić tutaj wszystkich pań, które miały do tego ochotę, ponieważ musiała być wprowadzona selekcja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Nasuwa się pytanie, dlaczego akurat Spinka Biznesu w Legionowie? Spinka Biznesu jakby wyrosła z Legionowa, co nie znaczy, że kolejna edycja również tutaj będzie. Mamy już plany i też zapraszamy do tego, żeby zgłaszać propozycje miast, w których taka konferencja mogłaby się odbyć. Zwykle organizujemy ją w listopadzie, w okolicy Dnia Przedsiębiorczości Kobiet i w trakcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jakby były osoby zainteresowane, kobiety biznesu, które chciałyby na przyszłą edycję zgłosić się do ciebie, to w jaki sposób mogą to uczynić? Mogą się zgłosić poprzez fanpage Spinka Biznesu, poprzez fanpage Fundacji Bizon, która właśnie prowadzi projekt Spinka Biznesu, jest organizatorem tego wydarzenia. Mogą mnie znaleźć i nas powierza, czy na Facebooku, czy na LinkedInie i zgłosić się w ten sposób, albo wejść na stronę spinkabiznesu.bizon.pl i znajdą tam do nas namiary.